Hej, hej, witajcie w kolejnym teście podkładu i dzisiaj podkład z Sephory. I jest to podkład, ten tam Perfection 10 godzin, nie wiem jak on się nazywał, czekajcie, bo gdzieś go miałam tutaj. Podkład korygujący 10 godzin. Ja go kupiłam w zeszłym roku jeszcze, jak była promocja 3 w cenie 2, to mówiłam Wam ostatnio w podsumowaniu, że kupiłam też pędzelek z Sephory. Więc kupiłam właśnie ten podkład, kupiłam korektor i kupiłam ten pędzelek, potem dokupiłam jeszcze puder, bo akurat jak robiłam zakupy online, to tego pudru online nie było. No i to był bardzo, bardzo duży błąd, bo zamiast tego beznadziejnego pędzla trzeba było pójść do Sephory, kupić wszystko na miejscu, tam wtedy też było 3 za 2 i dobrać sobie lepszy kolor, bo jak się dzisiaj malowałam, wcześniej jak się malowałam, bo ja już używałam tego podkładu, więc dzisiaj nie jest takie super pierwsze wrażenie, ale trochę to traktuję jak jest, bo wcześniej po prostu tak się malowałam, to nie zwróciłam uwagi, że ja nie wzięłam najjaśniejszego koloru, bo niestety na stronie Sephory jest tak, że kolory nie są ułożone od najjaśniejszego do najciemniejszego, tylko nawet nie wiem czy alfabetycznie, mam wrażenie, że nie zawsze alfabetycznie, bo w jednych firmach jest alfabetycznie, w innych firmach jeszcze jakoś inaczej. Czasami odcieniami chyba najjaśniejszy w danym, w sensie w żółtych, najjaśniejszy w różowych. I czasami ja po prostu o tym zapominam i jak robiłam te zakupy, to w ogóle nie skojarzyłam. I pierwszym kolorem, który był właśnie od góry, był kolorek, dokładnie to się nazywa Clair Light, czyli Ivory Clair 8. Więc no nie jest to najjaśniejszy kolor niestety. Już teraz jak weszłam przez aplikację, no to już widzę, że są generalnie jaśniejsze kolory. Nie jest może on jakiś taki super turbo ciemny, więc da się go ograć, no ale mimo wszystko po prostu jestem trochę zła. Jestem trochę zła, że właśnie te kolory nie są od najjaśniejszego. Jestem zła na siebie, że w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, że nie przyjrzałam się temu. Więc no, jest jak jest, trzeba sobie radzić. Więc generalnie, podkład w regularnej cenie kosztuje 69 zł. Wydaje mi się, że on był chyba troszeczkę tańszy. Natomiast często w Sephorze można wyłapać jakieś promocje, więc można go kupić trochę taniej. Więc jak na Sephory, to to jest chyba najtańszy podkład, jaki jest. Mi się wydaje, że to jest wręcz półka drogeryjna, jak patrząc na ceny podkładów w Rossmanach. Podkład o regulowanym poziomie krycia dla nieskazitelnie, zauważalnie naturalnej cery. Dostępny w szerokiej palecie odcieni, które perfekcyjnie dopasowują się do naturalnej karnacji. Sprężysta formuła tworzy efekt drugiej skóry, kamuflując wszelkie niedoskonałości, przebarwienia, blizny, wypryski i upiększa cerę. Skóra jest natychmiastowo i długotrwale wygładzona, piękna i ma wyrównany koloryt. Długotrwałe rezultaty makijażu. Długotrwały rezultat makijażu. Plusy. Formuła wzbogacona celulozą, aby stworzyć sprężystą i delikatną powłokę, która perfekcyjnie przylega do skóry i pozwala jej oddychać, tworząc niewidoczny i naturalny efekt makijażu. Regulowany poziom krycia z pigmentami odbijającymi światło, aby zatrzeć i zakamuflować niedoskonałości oraz płytkie zmarszczki. Kwas hialuronowy i witamina E zapewniają nawilżenie i ochronę skórę, chyba skóry miało być, przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Mamy też sporo wskazówek, jak uzyskać lekki poziom krycia, średni poziom krycia, wysoki poziom krycia. Lekki można uzyskać poprzez nałożenie jednej kropli podkładu, przy czym ja nie wiem, jak tutaj można coś wykroplić, jak tu mamy pompkę. I nakładać go pędzlem. Średni poziom krycia 2 krople, wysoki poziom krycia 3 krople. Za każdym razem jest inny pędzel do tego, tak? Może być pędzel 44, pędzel 53, pędzel numer 10. Dobrze, ja go nakładałam klasycznie gąbeczką, bo tak mi się najlepiej nakłada podkłady. Mogłam nałożyć go pędzlem z Real Techniques, ale powiem Wam, że dzisiaj rano byłam troszeczkę jak śnięta mucha i zapomniałam. Więc nakładałam go gąbeczką po prostu cały czas, ale wydaje mi się, że efekt był zadowalający, że to raczej nie wpłynie negatywnie, że na przykład nie nakładałam gąbeczką, nie mówiłam, Boże, co tutaj się dzieje, byłam wręcz zadowolona, jak nakładałam ten podkład. Więc tak, zapraszam Was w takim razie do swatchy, tylko przypomnę, że to nie jest najjaśniejszy odcień niestety, a potem do nakładania. Zaczynamy swatchę i na początek jest podkład Sephory w kolorze 8 Clair Light, następnie Smashbox Studio Skin w kolorze 03, Lancome Tint Idol Ultra Well w kolorze 006, Revlon Color Stay dla cery suchej w kolorze 110, L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear w kolorze 15 Porcelain i na końcu Bourjois Always Fabulous w kolorze 10 Rose Ivory. No dobra, czas przejść do nakładania podkładu. Jest już godzina 9 w tej chwili, ale ja dzisiaj się tak wolno rozpędzam,
że to jest masakra, mam wrażenie, jakby była 6 rano. Podkład, jak wiecie, mam w kolorze Claire Light 8. On nie jest najjaśniejszym kolorem, o czym się przekonałam już za późno generalnie. Natomiast jest bardzo, bardzo gęsty. Możecie zobaczyć, bo ja już go używam. O, widzicie? On jest bardzo gęsty. Takie dwie pompki, powiem Wam, spokojnie mi wystarczą na bank, na całą twarz. I ja robię... Ostatnio robię też troszeczkę inaczej, czyli delikatnie tak go ściągam sobie na gąbeczkę i teraz podobnymi ruchami jakby go nakładam na twarz, czyli z jednej strony tak rozsmarowuję, żeby była cienka warstwa, a następnie przyklepuję, żeby jakby tego podkładu była jak najcieńsza warstwa, bo ja też z kolei nie potrzebuję zbyt dużej ilości podkładu na twarzy. Moja twarz nie ma, jakby nie potrzebuje, wiecie, takiego... takiej grubej warstwy, o może tak. Natomiast ten podkład jest też w ogóle bardzo, bardzo gęsty, więc też z nim trzeba pracować partiami. No bo tak jak już mówię, już go zdążyłam też użyć. I moim zdaniem, przynajmniej na tyle, na ile ja umiem się obchodzić z podkładem, mi się nie pracuje z nim lekko. Mi się pracuje z nim dosyć ciężko. To jest na zasadzie walka o przetrwanie, żeby właśnie odpowiednio wszystko nałożyć, żeby wszystko ładnie wyglądało. No i też z uwagi na to, że właśnie wzięłam nie ten kolor, który bym chciała, że jednak on jest troszeczkę ciemnawy, no to muszę go nakładać naprawdę, naprawdę cieniutką warstwę, żeby on się za bardzo nie odznaczał od szyi, ale i tak niestety się odznacza, no to tu dużo mówić. No i teraz korektor również z kolekcji Sephora, on był jakiś High Coverage Concealer i zaczęłam stosować nową technikę, którą podpatrzyłam u Roberta Welsha i on robi tak, tu kropkę oraz tutaj dwie kropki i to wszystko. I teraz to rozblendowuję właśnie w ten sposób. Chociaż ja tutaj akurat takich dużych zasinień nie mam, ale na razie sobie postanowiłam, że właśnie będę próbować takie różne techniki nakładania makijażu. Zobaczymy, które mi się będą sprawdzać, które mi się, wiecie, nie będą sprawdzać. Wiadomo, każdy będzie lubił co innego. I tutaj właśnie wszystko to on rozblendowywał palcami. Ja palcami za bardzo nie lubię pracować, chociaż wiecie, no jak trzeba, to zrobię. Ale zagadałam się i za bardzo rozblendowałam korektor, więc tu jeszcze dosłownie widzicie, kapeczkę dodam, żeby właśnie rozetrzeć to na środkowej części. On zazwyczaj nie dodawał już i mówił, że to, co zostało Wam na palcu, to wtedy tutaj rozblendujcie. No ale akurat trochę się zagadałam. Widzicie? Różnica pomiędzy jednym okiem a drugim, więc teraz drugie oko. O! Wiadomo, że też zależy od tego, jakiej wielkości te kropeczki damy. I wtedy jak będziemy to rozblendowywać, można dać większe, można dać mniejsze, można mieć więcej tego no, korektora na patyczku, mniej korektora, więc wiadomo, to będzie zależało od tego, kto jak tam sobie lubi, kto lubi jakie krycie też, prawda? Może tu, żeby nie zapomnieć, od razu przyjadę sobie pod okiem. Jak widzicie, też nie mam zbyt dużych zasinień, więc u mnie też nie ma takiej walki o ogień, żebym ja tutaj nie wiadomo jakie krycie pod spodem miała. Więc myślę, że spokojnie jakby to powinno wystarczać. Ten sposób blendowania pozwala mi dotrzeć jakby tutaj w to miejsce, w które najczęściej nie udaje mi się dotrzeć i potem na przykład na filmach widzę takie ciemne tutaj plamy. To jest właśnie to, że jak rozblendowuję gąbeczką, no to docieram tu, ale tutaj już niekoniecznie, a sposób rozcierania palcami jakby pozwala mi, wiecie, zapobiec temu. Zanim się przypudruję, to przybliżę się Wam, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda ten podkład. Jak widzicie, on nie ma pełnego krycia, mam wrażenie, że tutaj jeszcze widać delikatne zaróżowienie, więc mogę spróbować wziąć podkład i troszeczkę go jeszcze, o, doklepać, ale dosłownie to była odrobinka. Możecie zobaczyć właśnie, jeżeli go nałożę małą ilość, to dosyć naturalnie wygląda, nawet jakiś tutaj glow mi przybija mój własny wewnętrzny blask zajebistości. Nie wiem, czy to jest akurat dobrze, że ten glow przybija na przykład na brodzie, bo ja tego nie lubię. Nie lubię się świecić na brodzie. Więc teraz zazwyczaj wykańczałam podkłady pudrem Too Faced, natomiast ponieważ to jest Sephora,
to sobie pomyślałam, żeby wziąć właśnie puder z Sephory. Będzie tak, wiecie, no, chciałam powiedzieć markowo. No w sensie wiecie, że będzie wszystko, wszystko będzie z Sephory i myślę, że tak zrobimy. Ja go wysypuję na wieczko, akurat to jest od korektora Jeffree Star, bo tego opakowania strasznie nie lubię. No i po prostu rozsypuję, żeby była cieniutka warstwa. Wiecie, klasycznie, nie? Biorę gąbeczkę i przypudrowuję miejsca, ale widać jak poszedł puder. Miejsca, w których się najbardziej błyszczę. O! Czyli właśnie skrzydełka nosa oraz broda. A resztę biorę pędzlem, ale nie stąd, bo tutaj jest tego bardzo, bardzo dużo, jak ja teraz cudownie wyglądam. Ale stąd. Wiecie, tak przykręcam, żeby troszeczkę tego weszło w pędzel i resztę nakładam na twarz, zmiatając nadmiar tego, to co tu mam. Nie, to standardowo, tak jak ja to zazwyczaj robię. Możecie teraz zobaczyć. Twarz jest dosyć mocno przypudrowana, więc pewnie będzie widać teraz tą suchość, ale spokojnie, ja wykończę makijaż, a potem się spryskam tą mgiełką z Too Faced, więc na luzaku. Ale tak to w tej chwili wygląda, więc ja, tak jak mówię, wykończę sobie makijaż i zaraz do Was wrócę. Dobra, makijaż skończony, nic wyszukanego dzisiaj, zresztą klasycznie jak to przy testach podkładu. Na ustach mam tylko błyszczyk Jeffree Star, bo idę zaraz jeść śniadanie, więc po prostu nie było sensu nic nakładać. Podkład, powiem Wam, że wygląda... Nie jestem za bardzo zadowolona z tego, jak on wygląda na mojej skórze. Na brodzie już się zrobiły takie przyświty, chociaż widziałyście, że troszeczkę dołożyłam. Tutaj przy nosie jest bardzo suchy, może ja Was przybliżę. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Tu przy nosie, w tym miejscu, jest jakiś taki dziwnie suchy. Tu na brodzie właśnie widzicie, już jakby nie ma tego... krycia, które było. Już widać jakby czerwoną brodę. No, dopiero parę minut minęło w zasadzie, może z 15 minut minęło, tak? Więc nie wiem, no zastanawiam się, jak z tym podkładem będzie, bo on niby miał mieć takie super pełne krycie, ale no nie wiem. Zobaczymy, może ja go na przykład za mało nakładam. Może to jest kwestia tego, że wzięłam po prostu zwykły kolor i żeby za bardzo się nie odznaczał od szyi, chociaż wydaje mi się, że troszkę się odznacza, ale no to nakładam go za mało, może faktycznie jakbym nałożyła taką, wiecie, full turbo warstwę, żeby mieć pełne krycie, to może byłoby inaczej, ale podejrzewam, że wtedy właśnie zdecydowanie już kolor się będzie odznaczał. Możliwe, że tak zrobimy na przykład w następnych dniach w przybitkach, to wtedy jeszcze zobaczymy, natomiast podobało mi się, powiem Wam, podobał mi się ten podkład, zanim nałożyłam ten puder. Więc nie wiem, czy ten puder z kolei nie był winowajcą, czy jakby kombinacja tych dwóch rzeczy to już nie jest zbyt duże przegięcie i wiecie, zbyt dużo matujących rzeczy. Oczywiście na koniec po nałożeniu bronzera, różu, rozświetlacza spryskałam się mgiełką z Too Faced, żeby właśnie zdjąć trochę tej pudrowości, ale mimo wszystko no czuję jakby tą pudrowość. Nie mam ściągniętej twarzy, ale no mimo wszystko. Dobra, zobaczymy. W tej chwili jest 9:20, więc no powiedzmy tak koło 9:00 ten start testu można uznać, bo tak mniej więcej w tej godzinie się malowałam, więc zobaczymy jak on będzie wyglądał w ciągu dnia, więc wrócę do Was za około 5 godzin. Mamy 15 po drugiej. Na razie podkład wygląda dobrze. Podoba mi się, jak on w tej chwili wygląda. Już nie wygląda tak sucho jak na początku, bo wiadomo, tak przy tłustej skórze, przynajmniej ja tak robię. Na początku tego pudru jest zdecydowanie więcej, bo z czasem, jak sobą zaczyna pracować, wszystko się wyrównuje. Jak dam go za mało, no to się zaczynam świecić po 3 godzinach. Teraz to, w jaki sposób ten podkład wygląda na mojej twarzy, mi się podoba. On wygląda naturalnie, jest tutaj taki delikatny glow, jest delikatny błysk. Nawet to, co mi się wydawało... No nie, jak się przyjrzę jednak tej brodzie, to widzę, że ona jest czerwona i też już widzę, że ona się delikatnie zaczyna błyszczeć, więc obstawiam, że jakby 10 godzin ten podkład nie wytrzyma, ale mam na podorędziu bibułki matujące, więc tą część od strony szafy będę utrzymywać, że tak powiem, w dobrej kondycji, w dobrej sytuacji. Też nie zoksydował tak bardzo, jak można by było przypuszczać. Mam wrażenie, że widać pewną różnicę, jeśli chodzi o szyję, dekolt, to jednak moja twarz jest delikatnie ciemniejsza, ale mam wrażenie, że pomimo tego, że trochę tego z sobą się tutaj wypracowało i pojawiło, to podkład nie zoksydował bardziej niż, no, niż jakby na początku. O! Tu widzę, że mam jeszcze puder z poranka. Jak miło to.
zrobimy w ten sposób. No dobra, ale generalnie na ten check-in to myślę, że tyle, no i zobaczymy właśnie, co się będzie tu działo na koniec dnia. No i mija 10 godzin, mamy 19:15. Podkład, jak widzicie, dosyć mocno się świeci. Tutaj pilnowałam i odbijałam nadmiar sebum dwa razy. Odbijałam nadmiar sebum o 16:00. No i teraz przed rozpoczęciem nagrywania. Mniej więcej po 16:00 to było jakieś 7 godzin i już wtedy czułam właśnie, wiecie, tą pracę po prostu wszystkich tych komórek, które tam sebum wydzielają i tak już czułam takie wiecie, strzelanie prawie, że... Więc sebum się dosyć dużo wydzieliło, ale ono jakby nie zepsuło, tak? Nie rozwarstwiło tego podkładu. Ja Wam się przybliżę tutaj najpierw z tej strony, możecie zobaczyć, że podkład się nie zważył, może delikatnie tutaj zaczyna być widać, że on by troszeczkę chciał. Tu, gdzie miałam tą brodę czerwoną, to cały czas mam. Tu, gdzie pilnowałam, żeby tego sebum za dużo nie było, to podkład utrzymuje się naprawdę ładnie. Na czole wygląda ładnie, zresztą widać, tak? Moment przejścia, linię taką, tak? Tutaj się wszystko błyszczy, świeci i jest tłusto, a tutaj z tej strony jest właśnie tak ładnie. Tak, nawet tutaj wydaje mi się, że jest ładnie. Można by było na przykład to troszeczkę poprawić, ale no tak jak widziałyście, to od początku jakoś tutaj się dziwnie nie chciało zbyt dobrze trzymać. Zaskakujące jest to, że podkład się dobrze na nosie trzyma, bo u mnie też bywa różnie z tymi podkładami. Niby wszystko wygląda dobrze, jak nakładam, niby na nosie jest, a potem, nie wiem, przejadę pędzlem czy coś tam i nagle nos jest cały czerwony, więc bywa różnie. Natomiast, no tak, w tej chwili ten podkład tak wygląda. Powiem Wam, że jest obiecująco. Ja na pewno go popróbuję jeszcze, wiecie, no z innymi pudrami, wiadomo. Zastanawiam się, czy go faktycznie jednak nakładać więcej, bo z drugiej strony, moim zdaniem, to krycie wcale nie jest takie najgorsze. Owszem, na przykład tu mam takiego przyjaciela, który próbuje wyjść na wolność i po prostu przywitać się ze wszystkimi i widzę, że on tak podskórnie próbuje, wiecie, urosnąć, natomiast tu w tym miejscu to jest obszar, w którym robią mi się właśnie takie podskórne rzeczy, kiedy zbliża mi się okres, a że akurat jest ten moment, no to faktycznie takie coś mi się tutaj pojawia, tak, więc jedno nie ma raczej nic wspólnego z drugim, no bo to już było rano, więc jakby to nie to, że mnie podkład zapchał, natomiast no po prostu on sobie z tym nie poradził i on go nie przykrył, więc nie wiem, czy jest sens jakby budować tutaj na siłę krycie, bo moim zdaniem to krycie jest naprawdę całkiem ładne i podoba mi się, jak się on utrzymał, bo nawet tu, jakby na tym obszarze, gdzie moja skóra się nie przytłuszcza, podkład utrzymał się ładnie na skórze, nie wytarł się nigdzie ani nic z tych rzeczy, tak więc podoba mi się. Podoba mi się ten podkład. Mam nadzieję, że będzie mi się podobał, jak wrócę do Was na podsumowanie, bo bywało różnie, na przykład pierwsze wrażenie było pozytywne, a potem wracałam do Was i mówię, no nie, kurde, nie da rady. Więc mam nadzieję, że nie zmienię tego zdania i zobaczymy, jak on wypadnie po tych kilku dniach testów. No to czas na szybkie podsumowanie podkładu oraz korektora Sephory. Zacznę od korektora, ponieważ korektor bardzo lubię. Używam go na co dzień, natomiast on nie jest w pełni kryjącym korektorem. On jest korektorem takim na co dzień, natomiast jeżeli na przykład ostatnio robiłam makijaż właśnie z czerwonymi oczami, on był w zeszły piątek, no to ten korektor miał zbyt małe krycie i przy tak na przykład mocnym czerwonym makijażu jednak przebijały takie niebieskie plamki, niebieskie zasinienia, które pod wpływem jakby czerwonego makijażu jeszcze bardziej były uwidocznione, więc on jest takim korektorem fajnym właśnie na co dzień, po prostu do normalnego, delikatnego makijażu, natomiast nie w przypadku, kiedy makijaż jest mocny i potrzebne jest jakby pełne krycie, więc na pewno będę go używać, bo tak jak mówię, na co dzień jest fajny, więc na bank go będę używać, ale nie wiem właśnie, czy do filmów, czy do makijaży, tutaj może być różnie. No i teraz podkład. Po pierwsze, strasznie cholera żałuję, słuchajcie, że nie mam jaśniejszego koloru, bo ja widziałam odcięcia za każdym razem, jak ten podkład miałam na sobie, szczególnie jak miałam związane włosy i na przykład właśnie taki dekolt jak teraz, no to jak... jak wychodziłam z domu i przechodziłam właśnie koło lustra w przedpokoju, gdzie nie ma światła dziennego, bo to jest przedpokój, więc jakby nie, tam akurat nie mam żadnego okna, tam jest po prostu, powiedzmy, normalne takie rozproszone światło, no to widziałam jednak, że mi się tutaj odcina. Nie mówiąc już w samochodzie, jak jechałam, gdzie byłam już w normalnym świetle, może niezbyt ostrym, słonecznym, ale jednak no to było to samo, że jednak widziałam, że ten się podkład odcina, więc kolor...
Clear Light 8, czyli no tak, Ivory Light, jest niestety dla mnie za ciemne i to jest tylko i wyłącznie moja wina, nie mam kogo tutaj winić za to, że po prostu zbyt pochopnie kupiłam pierwszy kolor, powinnam po prostu się chwilę zastanowić nad tym i wziąć te jaśniejsze, po prostu przyjrzeć się swatchom i zobaczyć, że tamten kolor był jaśniejszym kolorem. Ewentualnie pojechać najpierw do drogerii i odpowiednio sobie dobrać kolor. Muszę po prostu wbić sobie to do mojej zakutej głowy, że Sephora nie pokazuje kolorów od najjaśniejszego do najciemniejszego. Sephora ma jakąś inną metodę wprowadzania tych kolorów. Zresztą nie tylko Sephora, na Look Fantastic te kolory są na przykład alfabetycznie. Więc jeżeli jakaś ostatnio patrzyłam na jakiś podkład i po prostu kolory są typu vanilla, banana, porcelain, light, ivory, coś tam i one są alfabetycznie, więc nie ma szans w ogóle, że wiemy, czy na przykład vanilla czy ivory jest jaśniejszy czy ciemniejszy, no bo tego tam nie widać, trzeba po prostu poszukać swatchy w internecie, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o ten podkład, to możecie zobaczyć przebitki, kiedy go miałam z pudrem Too Faced oraz z pudrem Golden Rose i z oboma pudrami wydaje mi się, że utrzymał się podobnie. Mam wrażenie, że chyba z pudrem Golden Rose wyglądał nieco lepiej na koniec dnia. To może być tylko bardziej moje widzimisię, może wcale nie wyglądał lepiej, ale takie mam wrażenie. Natomiast ogólnie ten podkład się naprawdę całkiem nieźle utrzymuje na koniec dnia. Nawet jeżeli nie odbijam nadmiaru sebum i na przykład po tej stronie jakby tego sebum było dosyć dużo, to i tak on wyglądał całkiem przyzwoicie. On jakby nie dawał się rozpuścić mojemu sebum, nie dawał się zniszczyć mojemu sebum, a on się całkiem dobrze trzymał. Szczególnie jakby po tej stronie, czyli tam, gdzie odbijałam nadmiar sebum i gdzie to sebum nie miało jakby szans mocniej pracować i mocniej rozkładać ten podkład, to tym bardziej on jakby tutaj na tej stronie lepiej wyglądał. Więc moim zdaniem, jeżeli macie powiedzmy mniej przytłuszczającą się skórę niż ja, raczej nie suchą, bo nie wiem, czy on dla suchej skóry by się sprawdził. To musiałbyście mi napisać te z Was, które mają ten podkład, a mają suchą skórę. To, żebyście mi napisało właśnie, jak on się u Was sprawdza. On nie jest wysuszający, więc nie sądzę, żeby on raczej mocno wysuszał. To nie jest taki podkład, jakby wiecie, który czujecie na twarzy i który robi nam maskę. Więc wydaje mi się, że on raczej będzie dla normalnych skór. Jeżeli macie trochę przetłuszczającą się, to też powinien dawać radę. Natomiast jeżeli macie bardzo mocno przetłuszczającą się skórę, no to będzie wymagał pilnowania ewentualnie delikatnych poprawek. Chociaż nie jakoś tak ekstremalnie, że po 3 godzinach. Dla mnie ten podkład spokojnie wytrzymuje na mojej skórze, wytrzymuje od 5 do 6 godzin. Dopiero po tym czasie w zasadzie muszę odbić nadmiar sebum. Wcześniej nie, tak więc na pewno jest to podkład, przy którym na przykład jeżeli wychodzę na pół dnia i wiem, że wrócę do tego czasu, to spokojnie mogę go nałożyć, tylko tyle, że właśnie kwestia tego koloru. Może, chociaż mam tyle podkładów, że nie wiem, czy ja go sobie kupię w jaśniejszym kolorze, ale może tak, może się zdecyduję, na przykład ten pójdzie na, wiecie, wyprzedaż, no bo jego wcale tak dużo nie zużyłam przy tym teście, więc może tak zrobię, że po prostu jednak kupię sobie jaśniejszy, a ten pójdzie na wyprzedaż, bo naprawdę jest bardzo fajny, tylko że warto poczekać, jak są promocje w Sephorze, jak jest na przykład 3 w cenie 2, albo drugi produkt za minus 50, czy coś tego typu, bo Sephora czasami wprowadza takie promocje właśnie na produkty Sephora Collection, to wtedy warto właśnie po ten produkt sięgnąć, tylko sprawdźcie kolor. Dobierzcie sobie odpowiedni kolor po prostu w Sephorze chyba na miejscu, chociaż z tego co wiem, to tego koloru na miejscu w Sephorze nie ma. Tak więc jest to też bardzo dziwne, bo wydaje mi się, że przy nim jest napisane tylko online, więc nie wiem, dziwne to trochę jest. A w każdym razie podkład jest warty uwagi, podkład jest wart zainteresowania. Patrząc na jego cenę, jest bardziej drogeryjny niż perfumeryjny. Szczególnie jeżeli go też złapiemy na promocji i on ma tutaj pojemność 25 ml, czyli trochę mniej niż standardowy podkład, to chyba nie powiedziałam tego na samym początku. Trochę mniej niż standardowy podkład, ale z kolei jego też nie trzeba dużo. Spokojnie, jedna pompka do półtorej pompki wystarcza, żeby pokryć całą twarz delikatną, cienką warstwą, nie robiąc żadnego cake face'a, nie nakładając tego zbyt dużo, ale moim zdaniem też on ma na tyle dobre krycie, że jeżeli nie potrzebujecie naprawdę takiego full turbo cover, to spokojnie właśnie taka cienka warstwa takiego podkładu Wam wystarczy.
No dobra, dajcie znać w takim razie, czy miałyście ten podkład, jak on Wam się sprawdza, ewentualnie korektor. Puder to już wiecie, że uwielbiam, więc nawet pudru teraz nie wyciągałam, bo puder już dawno testowałam i zawsze go testuję z podkładami. Więc czekam w takim razie na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!